Tak, witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie i Ciebie, Pawełku, też przy okazji, Pawełku z pracy, który mnie na pewno oglądasz. Dzisiaj się będziemy zajmować prezentacją tego joysticka. Właśnie go rozkręciłem tylko po to, żeby śrubki wyczyścić, bo były troszkę nie halo. Czy śrubki sobie w rozpuszczalniku zamoczyłem, już są wysuszone. Przy okazji macie okazję zobaczyć mój nowy nabytek Quickshot SQ131, tak zwany gumiak, bo ma gumowe tutaj mikroprzełączniki na gumy i tak to mniej więcej działa. Chciałem zobaczyć, bo mi ten górny trochę słabo chodził i chciałem go zobaczyć. Dobra, skręcimy go sobie. Aha, i tak przy okazji tego joysticka będziemy testować sobie z Easy Plushem. Z Easy Plushem zobaczycie w krótkim filmiku, jak nagrałem na Easy Plusha grę. Która gra? Zaraz zobaczycie. Bardzo znana gra, szczególnie z Nintendo. Starego Nintendo. Można powiedzieć, że to jest kopia gry Kontry, tak, kopia gry Kontry, wydanej na Commodore 64 i tutaj zrobiłem w krótkim filmiku, zobaczcie, jak szybko zmontowałem tego Easy Plusha, czyli nagrałem tę grę na ten cartridge i zaczniemy się bawić przy okazji, testując ten joystick. Dobra, ja go skręcę teraz sobie szybko. To są trzy śrubki do przykręcenia. Powinien być teraz OK. Turek też lubi rozkręcać joysticki, więc czasem mu to wychodzi, czasem nie, ale może środkową przykręcimy, będzie szybciej. Więc będziemy testować grę na nowym joysticku na Commodore C128D, a filmik nagrywałem, znaczy tego Easy Plusha, czyli tą grę na ten kadrycz nagrywałem przy pomocy Commodore 64. Wszystko fajnie, zaraz zobaczycie na filmiku, który już jest i będzie po tym filmie. Dobra, i jeszcze jedna śrubka i możemy się zacząć bawić. Ja mam sobie inną pokazać jeszcze od dołu. Polowałem na ten joystick długo. Co ciekawe, ten joystick też działa z Amstradem CPC, bez przełącznika żadnego tam 464, jak mam w tym Quickshocie. Mam go gdzieś tu. Nie mam go teraz pod ręką. A, jest, dobra. Tutaj w tym joysticku jest specjalny przełącznik 464, tylko on wtedy działa poprawnie z Amstradem, a ten niestety, ten tego nie potrzebuje, o tak, ten tego nie potrzebuje. Sprawdzałem go z pierwszy komputer, jaki odpaliłem, retro oczywiście Amstrada. Chciałem też film nakręcić z Amstradem od razu z tym joystickiem, ale pomyślałem, że Wam pokażę. O. Quickshot, trochę już zaniedbany, ale jeszcze widać model, pisze SQ131. Bardzo fajny, poręczny, kierunki fire, wszystko działa, przetestowane. Tylko mi ten fire z góry trochę tak nie odskakuje czasem, nie wiem. Myślałem, że coś poprawię. Dobra, zaczynamy. Thank you.
Dobra, jesteśmy w menu Easy Flash. Mamy do wyboru grę i intro. Oczywiście pokażę Wam jeszcze intro może, bo grałem tutaj. Fajny obrazek jest, melodyjka. Dobra, teraz korzystając z tego, że detka ma budowany reset z boku jeszcze dodatkowo, nie muszę tam gdzieś sięgać po kadridż z tyłu, mogę sobie zresetować detkę. No i odpalamy grę, spróbuję bez trainera, tu jest trainer budowany, będzie mi to ciężko szło, nawet pierwszego levela nie przejdę, to się przyznam szczerze, próbowałem, jest na wszystko, na życie, na, ta, na czas, na niewidzialność, pierwszym, drugim, trzecim levelu i takie tam, i wszystko tu jest, kurde, praktycznie można obstawić. Dobra, próbujemy bez trainera. Tu mi pójdzie detekcją PAL, czyli w PALu jest odpalona, dobra. Powiem Wam, że będzie krótka gra, ale przynajmniej przetestuję ten joystick, czy działa. Aha, tutaj trzeba Enter dać, nie robimy trainera. Spróbuję przynajmniej do przejść kawałek. Aha, na spacji mam skoki, żeby się śmieje. Dlatego klawiatura się przydaje tutaj. Zginąłem. Dobrze, wezmę. Mam strzały, dobra. Już coś. No joystick działa, wyśmienicie, można powiedzieć, kierunki, szwajery. Muszę go strzelić. Dobra, spróbuję jeszcze raz, może dalej zajdę. Tą melodikę Wam potem puszczę na koniec. Fajna melodika na koniec. Muszę się wprawić tą grę. Szybko się to ginie. Aha, skoki. Nie zdążyłem skoczyć, no. Jeszcze raz spróbujemy. Turek się nie poddaje. Dobra, mam strzały, to już coś. Może przeżyjemy.
No, cieszy mnie wszystko, no. Baza. No, to są niestety trzy życia, ale fajna jest melodika na koniec. Ja się z wami żegnam do następnego razu. Następnym razem prawdopodobnie ten joystick już będziemy testować z Amstradem CPC 628. Wybiorę jakąś grę, może kilka gier. Nie tak tu w przypadku przygotowałem się na Gryzora. Niestety poległem na tej grze, ale przynajmniej sprawdziłem, że joystick działa fajnie z Commodore. Też próbowałem na 64, więc tutaj nie ma problemu. Joystick działa z Commodore. Jeszcze mogę też zrobić kiedyś test, nie wiem, z Atari. Zobaczymy co mi tam wpadnie do guba, retro uba i zobaczymy, co się da nagrać jeszcze fajnego. Dobra, do zobaczenia.